Plac Świętego Michała w Sanoku, wzgórze zamkowe, a do tego cztery budynki mieszkalne przy ulicy Konarskiego w Sanoku oraz sieć ciepłownicza spółdzielni mieszkaniowej Autosan niebawem nabiorą nowego blasku. Zarząd Województwa Podkarpackiego przydzielił środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na poszczególne zadania rewitalizacji. Cztery projekty, które trafiły na listy podstawowe z miasta Sanoka, z powiatu sanockiego. Jest to kwota blisko 25 milionów złotych. Bardzo duże pieniądze. Główne dwa wnioski o zdecydowanie największej wartości to wniosek Muzeum Historycznego w Sanoku na kwotę blisko 10 milionów złotych, wartość całego zadania. I drugi duży wniosek miasta Sanoka na rewitalizację Placu Świętego Michała. Również wniosek blisko 10 milionów złotych. Dwa duże projekty, myślę, że bardzo dobre, bardzo fajne i przyczynią się one do rozwoju oferty turystycznej w naszym mieście i do rozwoju miasta. Pierwszy duży projekt, który otrzymał dofinansowanie, to rewitalizacja Placu Świętego Michała wraz z przyległymi ulicami. Koszt całej inwestycji to niespełna 10 milionów złotych. Dofinansowanie w tym przypadku wyniesie około 85%. Projekt dotyczy rewitalizacji samego placu, nawierzchni tego placu, łącznie z towarzyszącym budynkiem Młodzieżowego Domu Kultury, a także rewitalizacja przyległych ulic, to jest ulica Grzegorza Sanoka i ulicy Piłsudskiego. Nie będzie wyłączony ruch, ruch będzie ograniczony, natomiast nie będzie wyłączony ruch samochodowy z tego obszaru miasta. Jako powiat czekaliśmy z niecierpliwością na wyniki tej oceny, z uwagi na to, że byliśmy żywo zainteresowani co najmniej dwoma wnioskami, ponieważ nasz wspólny projekt, gdzie byliśmy instytucją wspierającą projekt Urzędu Miejskiego, złożyliśmy wspólnie, gdzie projekt dotyczy rewitalizacji Placu Świętego Michała i ulic przyległych, ale w naszym przypadku, żeby zwiększyć szanse miasta, my zamierzaliśmy w ramach projektu wyremontować Młodzieżowy Dom Kultury. Mam nadzieję, że już kompleksowo zamkniemy modernizację zamku i jego okolic, aby spełniał dodatkowe funkcje. Drugi bardzo ważny projekt z turystycznego punktu widzenia to rewitalizacja wzgórza zamkowego. Zadanie opiewa na kwotę ponad 9 milionów złotych. Dofinansowanie w granicach 70% wyniesie blisko 6 milionów złotych. Na działce tej zostaną wybudowane piwnice pod powierzchnią dziedzińca wielkości ponad 600 metrów kwadratowych, dzięki czemu muzeum zyska dodatkowe powierzchnie ekspozycyjne. Ponadto wykonane zostaną nawierzchnie na dziedzińcu zamkowym z kostek granitowych i bazaltowych oraz zieleń. W ramach rewitalizacji zostaną również wyremontowane istniejące budynki na dziedzińcu zamkowym. W ramach projektu zostanie również zrealizowany mur obronny do wysokości 3 metrów w celu przywrócenia tej części miasta Sanoka obronnego charakteru, jakie dawniej miało wzgórze zamkowe, oraz dobudowana zostanie jedna kondygnacja wieży z przeznaczeniem na taras widokowy. Dwa zadania w powiecie sanockim, które obejmują rewitalizację, to zasługa zarządu spółdzielni mieszkaniowej Autosan. Zadania to jest termomodernizacja budynków mieszkalnych spółdzielni przy ulicy Konarskiego w Sanoku na kwotę 600 tysięcy złotych oraz rewitalizacja sieci ciepłowniczej za około 2 miliony 700 tysięcy złotych zostaną w około 70% pokryte z pieniędzy zewnętrznych. Objęliśmy cztery budynki na ulicy Konarskiego, nasze mieszkalne z lat 20., które będą podlegały termomodernizacji, remontom ścian, sieć ciepłowniczą, modernizację sieci ciepłowniczej ze skróceniem tras, z zmianą, zmniejszeniem średnic tam, gdzie już nie były potrzebne tak duże po termomodernizacjach, jak również rewitalizacja budynku dawnego żłobka. Formalnie inwestycje muszą zostać zrealizowane do czerwca 2015 roku. Najbliższe 2-3 lata to będzie proces realizacji tych inwestycji. Mam nadzieję, że bez komplikacji zostaną one zrealizowane.